Pierniczę. Co tam u was słychać w te grudniowe dni? Ja się muszę wam pochwalić, że w zeszłym tygodniu dostałem od BDB Event zaproszenie, konkretnie od Marcina Strządały, do udziału w warsztatach z dzieciakami grającymi w piłkę ręczną. Warsztaty odbyły się we wtorek. Byliśmy w Gliwicach i w Mysłowicach. Wiadomo, że była to trochę grupa odbiorców inna niż zwykle, bo były to raz, że dzieci, a dwa, że trenujące piłkę ręczną. Miałem tam okazję wygłosić prelekcję, taki krótki wykład na temat zdrowego odżywiania i przygotowania motorycznego w sporcie. No konkretnie pokazać im, co dobrego mogą wynieść dla swojej aktualnej i przyszłej sytuacji sportowej w tych dziedzinach. No ale największe dla mnie wyróżnienie to był fakt, że razem ze mną tam wystąpili Marcin Prus, czyli no też światowej klasy siatkarz halowy, oraz Sławek Szmalcie, już z rodem z piłki ręcznej, no tak naprawdę no legenda tego polskiego szczypiorniaka. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, a przede wszystkim no, najlepszy zawodnik świata w 2009 roku. Dla mnie było to wielkie przeżycie samo, żeby mi na spokojnie porozmawiać, a co dopiero współpracować na takim etapie. Bardzo fajnie byliśmy przyjęci przez dzieciaki. No wiadomo, że tutaj Sławek był główną gwiazdą głównie dla niego te wszystkie zespoły piłkarskie przyjechały. No ale niemniej jednak mam nadzieję, że z tych wykładów, warsztatów coś wyniosą na przyszłość i faktycznie ta polska piłka ręczna, a zarazem cały sport polski będzie się rozwijał w dobrym kierunku i mam nadzieję, że z tych dzieciaków przynajmniej kilka, może kilkanaście będzie reprezentowało nasz kraj na arenie międzynarodowej. Także ode mnie tyle. Dajcie znać, co tam u was, jak spędzacie te zimowe dni, jak przygotowujecie się do sezonu, który już niedługo. Pozdrawiam.